Zróbcie wielkie brawa, bo przed wami teraz Rafał Banaś! Wielkie brawa! Dobry wieczór, wielkie dzięki za przywitanie. Macie, bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj do was wpaść. Jestem pierwszy raz dzisiaj w waszej malowniczej miejscowości. I dla tych z państwa, którzy mnie nie znają, ja mam na imię Rafał, ale większość moich znajomych mówi do mnie Długi. Niektórzy dlatego, że po prostu jestem długi, ale większość dlatego, że nie oddaję pieniędzy. Więc... Dobrze, zanim zacznę, mam do was taką małą prośbę. Dajcie proszę dać znać oklaskami, kto z was jest lub był w stałym związku, ktoś się wpierdolił, coś takiego już. Co? No, okej. Okay. Bardzo fajnie. Jesteśmy z tym wspólnie, wiecie. Ja na początku chciałem wam się z czegoś zwierzyć, bo ja ze swoją dziewczyną mieszkam już ponad rok i wiecie, zauważyłem, że zaczynam się zmieniać do drugiej osoby. Zacząłem uwielbiać rzeczy, których wcześniej totalnie nienawidziłem. Na przykład stanie w korku. Naprawdę, kiedyś, kwintesencja wkurwienia, teraz. To jest ten czas dla mnie pomiędzy pracą a domem. Prawda, się wiecie. Nauczyłem to celebrować. Prawda. Mobilki jak tam wróżka przez centrum, wszystko zawalone. Także dzięki, przyjąłem, już jadę. Gdzie ktoś się wbija na mój pas, proszę bardzo. Nie podziękował światełkami, nie ma problemu. Ja sobie jeszcze chwilę poczyluję. Gdzie kiedyś lubiłem, jak w domu wymawia moje imię. Teraz, za każdym razem, jak słyszę na chacie Rafał, to kurwa wiem, że muszę coś zrobić. Nie? Mam uczulenie na własne imię, ale cię, przez to, że my razem mieszkamy, ja się uczę wielu niesamowicie przydatnych umiejętności, a teraz po roku wspólnego mieszkania jestem w stanie w myślach wyciszyć jej głos. Tak bym cisnął mutę na jakimś magicznym pilocie, bo... Właśnie załóżmy, że ona była na jakimś fitnessie, ja będę wiedział wszystko o tym, jak było na fitnessie, i żeby było jasne, ja... Nigdy nie zapytałem o to, jak było na fitnessie, wiecie? Wystarczy, że wejdzie, wiesz, mówi, wiecie, jak super było na... Ja nie wiem, czy to pytanie, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ja nie muszę jej słuchać, ja jestem wykurwisty w kalambury, naprawdę, jakby... Potem zobaczyłem dokładnie, wiem, jak było na fitnessie, że nic już więcej nie potrzebuję i... Ja też muszę wam się przyznać, że dla mnie bycie z kobietą w związku to jest najbardziej gejowska rzecz, jaką w życiu robię. Serio, ja czasem jestem proszony o czynności, których nigdy wcześniej bym nie pomyślał. Kiedyś zapytała się mnie, czy mógłbym jej pomóc pomalować paznokcie na drugim ręku. Nie mam, to jakby nie ma nic bardziej gejowskiego niż malowanie paznokci swojej dziewczyny. Jakby malowanie swoich własnych paznokci jest dużo mniej gejowskie. Walenie w dupę piaska w stroju jednorożca jest znacznie mniej gejowskie niż malowanie paznokci swojej dziewczynie. Wiecie, dla mnie wykonywanie przez gości takich niewytłumaczalnie logicznie zachowań podchodzi pod taką kategorię odwalanie szajsu, żeby zaruchać. Nie? Kojarzycie? Dla mnie wtajemniczonych szybko tłumaczę, o co chodzi. To jest tak, jak wasi znajomi gdzieś latają za pół roku, ale już na fejsie sesja w całym ślubnym ekwipunku razem w parku brzozę obejmują, prawda? I widzicie, ona najszczęśliwsza osoba na świecie i z drugiej strony wasz ziomeczek. Mhm. Też chciałem z tym drzewem. Mhm. Wspólnie to wymyśliliśmy. Mhm. Taką zgraną drużyną. Mhm. To jest klasyczne odwalanie szajsu, żeby zaruchać. I... Wiecie, jest chyba tylko jedna opcja, gdybym mógł pomalować te paznokcie. Wiecie, żeby sprawdzić, jakby zależało od tego moje życie, żeby sprawdzić, czy jestem w tym dobry, no nie? Jakby kiedyś gdzieś w Płońsku dorwał mi jakiś gigantyczny gej po prostu, wiecie. Przystawił mi klamkę do głowy i mówi, chapasz dzidę albo rozwalę ci łeb. Ja w tym mówię, spokojnie stary, nie znam się na tym całym chapaniu, ale mogę ci taki manikir pierdolnąć, że nie uwierzysz. No, wiecie, tak bym chciał uniknąć chapania, więc jest jedyna możliwość. Wiecie, ale tak jak jesteśmy w trasie, to najgorsze jest dla mnie to, że ja mam telefon przy sobie, wiecie, bo cały czas muszę zdawać raport na bieżąco, trzymać kontakt z bazą i w ogóle wydaje mi się, że koleś, który wynalazł telefon komórkowy, on dopiero po fakcie się ściął, że zjebał. No i on myślał, że zrobił dla nas coś dobrego, na pewno zadzwonił do swojej drugiej połówki i powiedział, kochanie, nie uwierzysz, prawdopodobnie wynalazłem telefon, który możesz mieć cały czas przy sobie, będzie pożar albo wypadek, będziesz mogła wezwać pomoc i... Tak, tak, dokładnie, to znaczy, że będziesz mogła dzwonić kiedy tylko chcesz. Ja pierdolę.
fuck. Wiesz, może zamiast dzwonić takie wiadomości tekstowe, takie jak listy, tylko fajnie, żeby krótkie, takie krótkie były. Tak, każda losowa myśl, jaka ci przyjdzie do głowy, po prostu będziesz mogła do mnie zdać. Nie wiem, czy u was jest podobnie. U mnie to jest totalnie losowa myśl. Ona nie wie, czy mi znienacka w nerę przypierdoli. Ona w głowie ma taką maszynę, to za koło problemu. I już wam pokazuję, jak to działa. To jest takie podobne do koła fortuny. Ona nie wie, co chce do mnie napisać. Podchodzi do tej maszyny wyimaginowanej, rozkręca to gówno na maksa. Zimna mi w stopy. Smutna minka do tego. Smutna minka podwójnie podbija problem tutaj, wiecie, bo... Ja po smutnej mince potrzebuję co najmniej pół godziny, żeby się zastanowić, co odpisać i... Jedyne, co mnie stać po pół godziny, to... mi też. To nie jest dobra odpowiedź, nie muszę wam mówić. Wyszło, że się nie troszczę, to nie jest tak. Po prostu ja nie wiem, co doradzić, bo... Jak mi jest zimno w stopy, to... To jest mi zimno w stopy i tutaj... Naprawdę, nic z tym nie zrobię, dopóki nie zacznie być ciepło. Tutaj nie mam kompletnie żadnej podpowiedzi. Choć ja tak czepiam się tego telefonu, ale wydaje mi się, że niesamowita rzecz. Wiecie, cała wiedza świata przez internet, 24 na dobę w kieszeni, można wszystko sprawdzić w każdym momencie i dla mnie to jest bardzo niebezpieczne, bo ja mam dziwnych znajomych. Kiedyś mój kumpel się na mnie rzucił, stary, nie uwierzysz, co przed chwilą przeczytałem. Nie uwierzysz, czeku, wiedziałeś, że najdłuższy lot kury, człowieku? Dobrze? 13 sekund, ja pierdolę. Jakby wkurwiłem się na niego, że to wiem. Wiecie, czuję, że teraz wiem za dużo po tej informacji. Jakby nigdy nie chciałem tego wiedzieć. Wolałem spokojnie, jak to leżało u mnie w kieszeni, jakbym chciał tam to sprawdzić. Więc mówię, nie wiedziałem, jak się do tego odwołać. Mówię, stary, to jest 11 piętro. Jak otworzymy okno, weźmiesz odpowiedni rozbieg, jesteś w stanie to pobić. Naprawdę, nie ma żadnego problemu. Nie zakładaj kasku, tak się dalej leci i dłużej. Że bez problemu jesteś w stanie to pobić. I wiecie, wydaje mi się, że niektórych rzeczy lepiej jest nie wiedzieć. Na pewno lepiej jest nie wiedzieć, jaki jest przeciętny rozmiar penisa w Polsce. Nie, to nie jest taka wiedza, którą ktoś z nas panowie mógłby się teraz pochwalić, że jest na bieżąco, nie? Cały czas... Ja wiem, wiem, sprawdzałem, bo... Sprawdzałem, bo chciałem skrócić lagę, wiesz? 5-6 centymetrów chciałem skrócić kutona. Już mnie męczyło chodzenie w ochroniarzach na kolana, wiesz? Już ten... odparzały mi się z tyłu. Tu mi się odparzały do tego, w ogóle... nie wiem, czy wiesz, masz strasznie zimną wodę w kiblu, wiesz? No. Serio, no? No co, no poszedłem się odlać, wpadł mi na dół tam, człowieku, przeziębiłem końcówę, już nie wiem, nie będę, nie przychodzę, więc już, a podrzewał to będziesz albo już, już... Dobra, sprawdzałem, kurde. Wiecie, wydaje mi się, że lepiej tego jest nie wiedzieć. Ja niestety zapamiętuję takie ciekawostki, ja strasznie chciałbym wygrać w milionerach. Naprawdę, tylko chciałbym to zrobić w takim wielkim stylu. Nie wiem, czy kojarzycie gościa, który zadzwonił do ojca przy pytaniu o milion? Amerykański milioner, dokładnie, było coś takiego. Ja muszę zrobić to dokładnie tak samo. Gdzie Hubert mi czyta pytanie, mówi, Rafał, masz wszystkie koła ratunkowe, czy chcesz z któregoś skorzystać? Ja mówię, tak, Hubert, poproszę o telefon do przyjaciela, chciałem zadzwonić do mojego ojca, wtedy mówię na wizji, tato, dzwonię do ciebie tylko po to, żeby powiedzieć ci, że za chwilę wygram 1 000 000 złotych. Wiem, że to nieprawdopodobne, ale dokładnie wiem, ile trwał najdłuższy lot kury. To jest... Odpowiedź D, Hubert, ostatecznie, nie pytaj skąd wiem, po prostu wiem, to jest, po prostu wiem i... wiecie, ale tak naprawdę nie jestem w stanie nawet 100 wygrać w milionerach, ostatnio się okazało, że totalnie nic mnie nie obchodzi. Serio, ja siedzę z telefonem w ręku, mam całą wiedzę świata do dyspozycji, ja siedzę i... I ja kurwa nie wiem, co ja chciałbym wiedzieć, nie? Bo znaczy, nie mogę się tam wpisać, więc wiecie, po godzinie tak mnie nachodzi taka myśl, no to może po prostu sprawdzę, co słychać na świecie. Ja wtedy odpalam swój najbardziej zaufany serwis informacyjny, reporterzy w każdym miejscu, o każdej porze, to jest oczywiście Facebook. Gdzie, serio, Facebook to jest jak moje prywatne wydanie wiadomości, ja tylko wystarczy, że odpalę Face'a, już witam je mój prezenter, mówi, dobry wieczór Rafał, witam w kolejnym odcinku scrollowania. Na pierwszy rzut informacja od Angeliki. Jak widać na zdjęciu, Angelika jedzie windą. No, w zasadzie Angelika po prostu jedzie windą. Nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć na ten temat, dlatego czekam na dalszą relację z miejsca, mam nadzieję, katastrofy. Kolejna fotografia od Piotra. Jak widać na zdjęciu, pogoda w Tajlandii wypierdolistyczna. Dziękujemy za nadsyłanie tych zdjęć, na których słońce smaga chyba nowym biczem twoje poślady. Nic tak nie poprawia naszego samopoczucia w pracy, jak widok cudzego, kurwa, szczęścia. I prawda, na koniec informacja od Beatki. Możecie przekazać pieniążki na leczenie chorego Piotrusia. Bądź jak szkoda wam hajsu, to tak, Beatka.
udostępnij ci chuj. Czymże jest jedno kliknięcie przy uczuciu, że pomagasz, prawda? To są... Ja uwielbiam takie rzeczy, ale to jest bardzo dziwne miejsce, nie? Że dziwne się tam takie skrajności stykają na tym Facebooku i muszę wam się przyznać, że ja się tak na to uodporniłem, że jestem w stanie tak samo przewijać informacje o atakach terrorystycznych, jak zdjęcia jedzenia w tym momencie. Dla mnie na Facebooku już nie ma różnic, po prostu 25 ofiar, ja pierdolę. Jaki wyjebany makaron. To jest dziwne miejsce, żeby to łączyć. I wydaje mi się w ogóle, że ci goście, którzy się wysadzają w powietrze, to oni po prostu się urodzili w złym miejscu, w złym czasie. Wiecie, bo im chyba za bardzo było pod górkę, bo wyobraźcie sobie, że przez całe życie dorastacie w jaskini pod ziemią z 20 popierdolców, przez całe życie śpicie na kamieniu, tam przez całą noc ciśnie amerykański napalm, tam... To jest w zasadzie jedyny zagraniczny beat, jaki oni słyszą w swoim życiu, nie? Tam nie ma nic innego na pokrzepienia. On staje rano wkurwiony, wiecie, jak na sąsiada, który puszczał za głośno muzykę, patrzy obok łóżka. Marek znowu kupy po sobie nie przysypał. Ja pierdolę, to już... Wiecie, ten dzień się źle zaczyna, nie? Idzie taki zmarnowany, siada do kompa i dwie sekundy dosłownie patrzenia mu, jak wygląda mój wall na Facebooku, żeby stwierdzić, starsza mu, żeby stwierdzić. Serio, tam jest za dobrze, zobacz jak tam jest wyjebanie, zdjęcia w windzie, ja pierdolę, ale odjazd, też bym tak chciał, wiecie, musimy coś tam zrobić i wtedy jakiś drugi koleś podłapuje to, mi stary, mam genialny pomysł, musimy tam pojechać i wysadzić się w powietrze z jak największą ilością białasów. Jak on to słyszy, to myśli, no wiesz stary, to brzmi jak ryzykowny plan, wiesz, to brzmi jak mógłbym przy tym zginąć, no nie? Nie sądzisz, że to nie jest dobry pomysł? To chyba nie jest w moim stylu za bardzo, wiesz, on mi stary, ale jak to ci się uda, dostaniesz za to po drugiej stronie 72 dziewice. I jak on to słyszy, to wie, że to jest wyjebany pomysł, bo dla nich to jest jedyna opcja wyskoczyć na randkę, się trochę rozerwać. Nie? Tam nie ma innej możliwości. A wiecie, on jest nieprzygotowany, więc golą mu brodę. Pierwszy raz w życiu jest bez brody, zaczyna się stresować. Pierwszy raz w życiu spodnia zakłada. Mówi, kurwa, w jaja to ciśnie, chłopaki. Do srania to chyba trzeba zdejmować. Ja nie wiem, czy ja chyba nie jadę, wiecie? To jest, ja chyba nie jadę. Mówię, stary, pamiętaj o swoim celu, wiecie, on się spiął, jedzie, przyjeżdża do nas, wychodzi z windy, wiecie, w wieżowcu gotowy na misję, tam troszkę zapięte, czuje powietrze jakieś takie inne tutaj, mówi, kurde, może nie warto, może, mówi, 72 dziewice, mówię, kurwa, ja nawet z jedną nie gadałem, czy warto jest się w to w ogóle pakować, wiecie, i coraz więcej wątpliwości wchodzi do windy, tam jest 11 piętro, zjeżdża niżej, 10, patrzy w lustrze, świetnie wygląda bez tej brody, coraz więcej wątpliwości, wiecie, 9 piętro, na 8 piętrze dosiada się Angelika. Jadą z Angelą wspólnie windą, on patrzy na nią, ona... Piękna dziewica, mówię, na bank. Angelika jest mocną czwórką, wiecie, nie oszukujmy się, ale ona ma tyle szpachli na twarz wjebane, że jest lepiej zamaskowana niż tego kobiety w tych burkach całe na czarno, nie? On mówi... Wiecie, już chcę do niej zagadać, zmienić losy swojej szalonej misji, ale w tym momencie Angelika się odwraca, wyciąga telefon. Czyka swoją focie, jak on to widzi, to po prostu... jebacz. I na drugi dzień tam tylko eksplozja windy na Mokotowie. Okej, dawaj na makarony. Gdzieś tu były te makarony. Po prostu to jest taka ich wersja odwalania szajsu, żeby zaruchać. To chciałem powiedzieć. Dziewczyny, nie róbcie tych zdjęć, przez to giną ludzie na całym świecie. To jest tak. Pozwolicie, że wezmę łyczek wody podczas potężnej salwy śmiechu? Dobrze. Wiecie też, widzę też od takich rzeczy, że dużo internetu przechodzi naszego prawdziwego życia. Macie Biedronkę tutaj u siebie? Tak, to jest centrum rozrywkowe. Wiecie, jesteście w stanie potwierdzić, że teraz Biedronce można polajkować kasjera po zapłaceniu? Widzieliście coś takiego? Tak? Dokładnie, dla niewtajemniczonych tłumaczę, o co chodzi po zapłaceniu, w zależności jak wam się podobało usługa, macie 3 minki do wyboru. I teraz już tłumaczę, o co chodzi. Pierwsza to jest taka zielona na maksa uśmiechnięta minka, to tutaj... Jak powiedział dzień dobry, to aż się ciepło w środku zrobiło, po prostu tak, od niego chciałem kupić dzisiaj ziemniaki, to jest właściwy człowiek, na właściwym miejscu, on umył ręce zanim dotknął waszego kalafiora, puścił go na taśmę delikatnie, brokat pierdolną w powietrze, mówisz tak, i na koniec jeszcze, do widzenia, zapraszam ponownie. I mówi to w taki sposób, że przez cały dzień jesteście w stanie chodzić tylko tak. Tu nic nie jest w stanie wam zepsuć dnia. To jest zielona minka, oczywiście. Potem jest pomarańczowa minka. No to coś tutaj po drodze już się zjebało. Tam nie wiem. Wstrząsnął kole. Czy... Nie wiem. Pyta się ile bułek, tak? Ty wiesz ile bułek. Jebać biedę człowieku. Biorę kajzerki, biorę ile chcę, tak? Jebać biedę człowieku.
Ile bułek, jak, już was nosi. No to tutaj ewentualnie pomarańczowa, no ale na koniec jest, jest czerwona minka, no to tutaj wszystko było jak przy zielonej, ale na koniec zapytał się, czy może być bez grosza. No ja pierdolę. No, swoje ciężko zarobione siano jeszcze tam siedzi jak za karę jebane, nie? Więc... Ja serio, nie zobaczyłem nigdy żadnej minki, ja się czuję bardzo niekompetentny, mi się wydaje, że tych pracowników powinni oceniać aktorzy i przyznawać za tę pracę Oscary. Serio, wydaje mi się, że Leonardo się mniej napocił w zjawie niż Grażynkę na czwórce przy ziemniakach przez cały dzień. Nie? To jest zupełnie inny level aktorstwa. Oni zamiast do widzenia zapraszam ponownie, spokojnie mogli mówić: wypierdalaj, nie chcecie więcej widzieć, rozumiesz? Ja wtedy grzecznie biorę ziemniaczki, zielona za szczerość i do domu. Dobra, przepraszam. Dwie kajzerki, ta ciemna, jedna i... Okej. Dobrze. Wiecie, jak patrzę na takie głupoty, to mam wrażenie, że wiecie, że niektórzy chcą nam za bardzo dogodzić, jest takie wrażenie, że mamy za dobrze, się nie dostrzega pewnych rzeczy. Jakiś czas temu jechałem z moim kumplem autem podczas burzy, po prostu drzewa przewracają się na ulicę, pioruny z każdej strony, tornado słownie przed nami, dostałem informację w radiu, nie wychodzić z chaty. Jedne, co mój kumpel powiedział: rybanie, wziąłem nic od deszczu, wiesz? To było jego jedyne zmartwienie, brak szacunku dla Zeusa. Ja się trochę wkurwiłem, jak to powiedział, bo ja zostałem troszeczkę inaczej wychowany. Wiecie, ja mieszkałem w bloku, jak mój ojciec zobaczył pierwszy błysk na horyzoncie, to biegł do pokoju i wyciągał wszystkie wtyczki z kontaktu, żeby magnetowida nie wypierdoliło. Nie? Do piwnicy, do schronu, i my ujebani normalnie z ziemniakami w piwnicy siedzieliśmy. Może przejdzie bokiem, na całość zdążymy jeszcze, to w sumie dobry czas. Ja mówię, nie miałem nic od deszczu. I potem dostajemy informację w radiu, że najgorsze, co można zrobić w taką pogodę, to schować się przed deszczem pod drzewem. I w tym roku zginęło już tutaj jakieś 5-6 osób. Jak to usłyszałem, pomyślałem sobie, wiecie, nie jesteśmy przekonani, że człowiek jest najbardziej inteligentną istotą na świecie, ale nigdy nie słyszałem, żeby piorun pierdolnął w kurę, bo nie chciała zmoknąć. No nie? To się nigdy w historii ludzkości nie wydarzyło. Więc zaczynam mieć wątpliwości i teraz kolejna historia jest trochę o tym, kiedy ja mało nie zginąłem, lekceważąc takie siły przyrody. Czyli kiedyś dwóch moich kumpli postanowiło mnie zabrać na mój pierwszy w życiu wypad na ryby. I żebyście więcej wiedzieli, z kim mamy do czynienia, mój pierwszy kumpel ma na imię Wojtek, on też wymyślił to, żeby jechać, kiedy w Polsce było takie największe w historii zagrożenie powodziowe kilka lat temu. Wiecie, i ja z jednej strony pomyślałem, że to niebezpieczne, ale z drugiej strony wiadomo, no, więcej wody, więcej ryb, nie? To jest oczywiste, to jest idealna pora. I Wojtek jest znany też z tego, że jest mi w stanie zepsuć każdy przyjemny moment w życiu. Ja kiedyś czekałem na mega hit na Polsacie, żeby z nim obejrzeć 2 tygodnie, aż Vin Diesel wyjedzie ze śmigłowca, zapakowany w aucie, w locie otworzy się spadochron nad tym samochodem, on wyląduje idealnie na tory kolejowe, dogoni pędzący pociąg, wyskoczy przez przednią szybę, tam potrójnym uderzeniem węża ściągnie 20 bad guysów, wybuchy w tle, ja się delektuję świetną sceną akcji, Wojtek zawsze musi mi wszystko zjebać, mówi: mhm, na bank. Mhm. Na bank tak było. Mhm. I ty w to widzisz. Mhm. Wiesz, jak to trzeba jechać szybko? Mhm. Na bank. Mhm. Na bank. Będzie kiedyś razem oglądaliśmy Władcę Pierścieni. Przez cały film do niczego się nie przyczepił. W pewnym momencie... Mhm. Na bank. Mhm. Na bank te smoki były takie duże. Mhm. Dawaj Atlas, zaraz to zaraz sprawdzimy. Gdzie mój drugi kumper ma imię Karol i jego taką życiową maksymą jest powiedzenie: to to chuj. Nie wiem, czy znacie ten typ człowieka, cokolwiek, chyba to chuj, nie? Słyszałeś to i jeszcze nigdy mnie nie przebił, wiecie, to jest najgorsze. Kiedyś gonił mnie pies, przybiegł do niego, jest troszeczkę podkoloryzowany, stary, nie uwierzysz, mało ci pitbull mi nogi nie odgryzł, mi. To chuj, nie? Masz farta, że cię mój smyczek nie opierdolił. Gdzie smyczek dla jasności to jest jamnik ważący 45 kilo, przysięgam, ta bestia istnieje. Gdzie smyczek jest gruby do tego stopnia, że jak chodzi, to ociera brzuchem o podłogę w taki sposób, że nie ma na nim w ogóle sierści, nie? To jest pierwszy jamnik w historii, który sam sobie goli klatę. To jest taki macho jamnik, coś takiego. To jest wyższy etap ewolucji jamnika i jak my z nim wychodzimy na spacer, zawsze ma taki pic, to wiecie, zatrzymuje się jedyneczka, ewentualnie dwójeczka, dopiero może ruszyć i kiedyś go odsadziliśmy jakieś 10-15 metrów, oglądam się do tyłu i okazało się, że podczas jednego z tych pit stopów smyczkowi podwinęła się noga i wpierdolił się do rowu przy drodze, po prostu. I to przekomicznie, jak to zobaczyłem, po prostu pierwsze... Smyczek! Nie! Tak chciałem biec w jego stronę. Karol kocha tego psa, od razu mnie zatrzymał, mówi: zostaw go. Sam da radę. Naprawdę, chciałem to zobaczyć. I wytrzymałem. I po chwili smyczek wychodzi z tego rowu, tylko że w zębach trzymał zająca. Przysięgam, reakcja Karola była bezcenna, po prostu: smyczek! Wojownik!
moja krew! Wiecie, pobiegł do niego, zaczął go przytulać. Ja dopiero po chwili dołączyłem, zobaczyłem, jak z tego zająca wypruwają muchy na wszystkie strony. Co upolowane, to jego, tak? Nie będę się czepiał. Ale wiecie, z tymi dwoma gościami jadę na te ryby, do dyspozycji mieliśmy tylko Golfa trójkę Karola, zapakowaliśmy się do niego, jedziemy na miejsce, tam prowadziła taka jedna polna dróżka, coś kolesie nas pozdrowili, tam siemanko, Wojtek odmachał, siemanko, na bank coś złowią, już widzę, jak te lamusy coś łowią, tam siedzi ryba, nie wiem skąd on to wie, zawsze dostaję tego newsa i wiecie, pojechaliśmy na jego miejscówkę, jedyne co musiałem zrobić, to rozstawić szałas, więc uporałem się szybko z namiotem, taką kłekułę rzuciłem z Decathlona, jak kapsułki w Dragon Ballu po prostu, sama się rozstawia w 2 sekundy, usiadłem z brzegu, no i miałem na tą okazję przygotowanego takiego jednego specjalnego papieroska. I tak gdzie podczas tego rytuału zawsze u mnie pojawia się w głowie taki duszek, dobra rada, on ma na imię Sławek. I Sławuś jest mi zawsze w stanie dobrze doradzić. Z taki, wiecie, gościu wychillowany, z dredami, w takiej rostomańskiej czapie. Jeszcze nie zdążyłem go nic zapytać, bo swoimi plecami słyszę: ty, Karol, a ty miałeś wziąć wędki? To chuj, nie? Kiedyś do szkoły nie wziąłem piórnika. Nie miałem czym pisać przez cały dzień, rozumiem? Dla Wojtka to nie było to samo. Myślałem, że go zabiję, jakby ty miałeś wziąć wędki, ty miałeś wziąć wędki, ty miałeś wziąć wędki. Ja nie wiedziałem, co zrobić. Spojrzałem na Sławka, jedyne co Sławek powiedział: najważniejsze, że jesteście tutaj razem. Nie? I to było wszystko, co Sławek powiedział. Dzięki temu przetrwaliśmy ten wieczór. W nocy wyszedłem z szałasu. Okazało się, że jesteśmy na wyspie. Jakby woda płynie z każdej strony. Musimy zaraz wrzucić nasz nowy dom do golfa, zrobić z golfa trójki amfibię, żeby się przedostać, wiecie, na drugą stronę. Dojeżdżamy do drogi, która już nie istnieje. Woda płynie przed nami, ja nie wiedziałem, co zrobić. Odwracam się do tyłu, szukając pomocy i słyszę: stary, jedź szybko, przetniemy, damy radę, jedź szybko. I, na bank, na bank. Wpierdol się w to, wszyscy zginiemy, człowieku. Jedź szybko, jedź wolno, nie wiedziałem, co zrobić. Spojrzałem na Sławka, który siedział na przednim siedzeniu. Jedź średnio. Średnio, bo idealnie. Właśnie to mówię, czasem wystarczy, jak jest po prostu średnio. I teraz chciałem jeszcze na chwilkę wrócić do tego telefonu. Mam taką teorię, że niektórzy z nas są tak uzależnieni od telefonu, że jest jakieś 10-15 lat. Wszyscy bezdomni, których będziecie widywać na ulicy, to będą nastolatki, którym telefon się na mieście rozładował i chuj, nie wiedzieli, jak się odnaleźć w rzeczywistości. No, zero jest, nie było tak nigdy. Kurde, 12% było, wiedziałem, żeby nie ryzykować. Ja mieszkałem, poczekaj, tam chyba gdzieś, chyba tam. Tu chyba prosto, bo przepraszam, tu prosto jest, nie wie pan, czy tu prosto jest, nie wiem. Potem wiecie, mija te 15 lat i... Kierownik, ładowareczka. 2-3% złapie, nie przepierdolę. Obiecuję. Wiecie, ja naprawdę nie mówię tego na darmo, w tamtym roku mnie to spotkało, zostałem wyrzucony o godzinie 3 w nocy w Toruniu z hotelu Trump. Nie mam czasu wam opowiedzieć wszystkich szczegółów tego zajścia, po prostu zostajemy przy tym, że obsługa była niekompetentna i postanowiłem sam opuścić lokal, nie chciałem się droczyć. Gdzie wyszedłem na zewnątrz, okazało się, że mam rozładowany telefon, od razu tam szukałem ratunku. Ja tak bardzo się nie wydygałem, bo ja oglądam dużo filmów o survivalu, to ja wiem, jak przetrwać w dziczy. Jedyne, czego potrzebujecie o tej porze, żeby przetrwać, to jest woda i lębasy. Lębasy. To jest elficki chleb. Jakby Frodo z Samem na 2 kromkach przez cały Mordor się przejebali, nie? Więc jeżeli to masz o tej porze w Toruniu, spokojnie, dasz sobie radę. O tej porze można to dostać tylko na Orlenie, więc... akurat miałem szczęście, szyld stacji bił w moją stronę, do bramy hotelu było jakieś 100-150 metrów. Powolutku zacząłem się tam kierować. Ale jeszcze na terenie hotelu... przy ognisku siedziało sobie 2 bezdomnych, wiecie, jak tak na nich spojrzałem, to oni tak bardziej chillowali przy kominku na chacie, wiecie, bo serio, jeden miał na nogach kapcie. Jeżeli jesteś bezdomnym i masz na nogach kapcie, to znaczy, że czujesz się jak u siebie w domu wszędzie. Dokładnie, jakby planeta jest jego domem, no, on chciał to pokazać, jak zobaczył mnie, zaczął biec w moją stronę, ja myślałem, że mnie zabije, bo mu się w butach do salonu wjebałem po prostu, liście świeżo grabione, zabije mnie. Wiecie, ale on podbiegł do mnie i od razu grzecznie zagadał, powiedział: dobry wieczór. Masz może
Szluga. Wasza wysokość. I zrobił ten ukłon. Ja w tym momencie bardzo urosłem we własnych oczach, bo do tej pory tylko pojeby z filmów motywacyjnych mówili mi, że jestem królem życia, a teraz... Prawdziwy człowiek. Mówię, że może coś w tym jest, nie? I tak... Tylko w tym zestawieniu ja i on, no to zdecydowanie on jest. On jest bardziej królem życia, bo jemu wolno więcej. Już podaję wam przykład, kiedy stałem na przejściu dla pieszych, czerwone światło, razem ze mną z 20 osób, czerwone, no... No nie jedzie nic, prawda? Nie wolno, to nie wolno, tak? Kurde, wiecie, stoimy. I w tym momencie podchodzi nas bezdomny i tak spojrzał. Prawo, lewo, nic nie jedzie. Nie? Kurwa, to jest pod napięciem, czy co? Będzie sprawdził. Gorsze rzeczy robił dzisiaj. To dla niego było nic, po prostu wrócił. I tak spojrzał mi głęboko w oczy, a w tym momencie poczułem się jak pizda, bo wiedziałem, co się stanie za sekundę. Wiecie, na jego twarz spadły takie okulary z pikseli, pojawił się napis Tag Life, ruszył jakiś gangsterski beat. Tarararara. It's the motherfucking the old double G. I on wybrał dwie najładniejsze dziewczyny na przejściu i powiedział, ty i ty ze mną. I ruszył na drugą stronę, robił po prostu jak Niko ponad prawem. Zresztą w filmie Niko ponad prawem. I tak stałem na tym przejściu, tak gdzie dziwnie się czułem, ale ja wtedy miałem 100 zł oszczędności na koncie. Wiecie, i gdyby mnie złapali, to mógłbym stracić wszystko. On już miał to dawno za sobą, nie? Więc to było... To już jest zupełnie inna sytuacja. I tylko moim zdaniem, jeżeli chodzisz po mieście w kapciach, to powinieneś mieć pierwszeństwo na światłach, bo ja też bym nie czekał na zielone, żeby przejść z kuchni do salonu. To jest kompletnie bez sensu, więc jakby... Ja tylko przybiłem pionę, pożyczyłem mu powodzenia, poszedłem na tę stację i tak po drodze zacząłem się zastanawiać, kim jest tych dwóch gości, wiecie. Ja wiem, że jak mam taką myśl, to muszę się od razu zapytać, teraz mam krótką anegdotkę od tematu. Kiedyś jechałem do pracy w Warszawie o godzinie 5:30, wiecie, i przyjeżdżałem tam przy przystanku Kino Femina. I o tej oporze jeszcze tam nie ma w ogóle ludzi, no ja zobaczyłem gościa, który stoi po prostu na chodniku w bluzie z kapturem. Cały ubrany na zielono i ma taką długą brodę, która mu wystawała spod tego kaptura. I on wyglądał tak, trochę jak taki druid Panoramix z Asterixa, tylko to był taki miejski druid, taki Asfaltix. Wtedy po raz pierwszy go zobaczyłem. Zobaczyłem Asfaltixa, pojechałem do pracy, wracałem o godzinie 18:30, pierdyliard ludzi na skrzyżowaniu i pośród nich dalej stał on. Asfaltix. Stał tam codziennie przez całe 2 miesiące, przysięgam, codziennie po prostu stał, wpatrywał się w drugą stronę krzyżowania od rana do wieczora. W pewnym momencie poprosiłem swoją dziewczynę, słuchaj, musimy tam pójść, zapytam się, dlaczego on tam stoi, bo już kurwa nie daje mi to spokoju. I kiedy poszliśmy tam na miejsce po 2 miesiącach, okazało się, że go tam nie było. Dokładnie, to jest właściwie koniec tej anegdoty. I potem wiedziałem, że jak muszę się wrócić do chłopaków z ogniska. Ja nie mam zwyczaju wbijać się na domówkę z pustymi rękami, więc poszedłem na stację, kupiłem 2 czteropaczki piwa, 2 paczki fajek, wracam z powrotem do nich. Dobry wieczór panowie, jestem dość świeży w branży, to jest w zasadzie mój pierwszy dzień na bezdomiu. Czy mógłbym się jakoś przeszkolić u was? Coś, jak on zobaczył mój zestaw, od razu usłyszałem: Rafałku! Mikasa, sukasa, prawda? Zapraszam do środeczka, możesz tu sobie Jureczek się przesunie, prawda? Nie upierdol mi tego posadzki, no i siadaj tutaj. I wiecie, bardzo miło ten wieczór, ale w pewnym momencie musiałem zadać to pytanie, jakby, no... Panowie, dlaczego jesteście bezdomni? Wtedy słyszałem... Zawoku, lepiej tutaj niż w więzieniu, wiesz? Ja w tym momencie zasrałem całą zbroję. Przysięgam, zabiją mnie, zrobią ze mnie szaszłyk, opierdolą mnie na ognisku. Opry Winfrey mi się zachciało odpierdalać teraz o 3 w nocy w Toruniu z bezdomnymi, więc szybko zadałem pytanie, żeby się uspokoić, precyzujące, ja mówię, za co siedziałeś? I wtedy przenieśliśmy się do czasów, w których wracał z pracy, w której świetnie zarabiał, do swojego nowego mieszkania w centrum Torunia, gdzie czekała na niego jego piękna, naga żona w łóżku i razem z nią czekał jego sąsiad nago. W łóżku. Wiecie, jak on zobaczył osobę, której tak ufał, z którą spędził tyle szczerych rozmów, jak posuwa jego żonę. Wiecie, on się wkurwił do tego stopnia, że postanowił tego gościa wyrzucić przez balkon z 2. piętra. Nie wiem, co tam się stało, przez walki zabrakło jednego sznurka do prania czy coś, wypadli we 2. Niestety tak, to jest prawdziwa historia. Czyli ten mój nowy przyjaciel został tak poturbowany, czy tak poturbował tego gościa, że dostał to 6 lat więzienia i... Ja to opowiadam to tylko dlatego, bo dla mnie najzabawniejsze w tej historii jest to, że kiedy tych 2 gości wypadało przez balkon z 2. piętra, ta klientka siedziała sobie z papieroskiem po udanym seksie w już swoim mieszkaniu. Jednym takim ruchem miała 2 frajerów z głowy. To jest jakby...
że to jest tak genialny plan, zero jakichkolwiek konsekwencji. No nie, gdyby ona ukradła rower, mogłaby pójść siedzieć. Teraz jedynie sobie można zarzucić to, wiesz co, Basia, byłaś troszkę nie w porządku, wiesz? To jest jedyne, co się stało w tej sytuacji. Ja tak, zacząłem myśleć, że aż ja bym tak się bardzo zdenerwował. Tylko, że u mnie jest inny układ, bo wszyscy moi sąsiedzi mają po 8 dych, więc... Ja bym ich nakrył, tylko pani Heniu, świetna dupka, nigdy żeby czego w lustrze nie widziałem, naprawdę, tylko ostrożnie, ostrożnie na serduszko. Gdzie moja dziewczyna ma hopla na punkcie Brada Pitta i muszę powiedzieć, że gdyby Brad Pitt miał ochotę, to ja bym nie miał serca jej zabronić. No. Tylko musieliby to robić bez gumki, wiecie, bo ja strasznie chciałbym mieć małego Brada Pitta na chacie. Naprawdę, ja bym z nim normalnie na smyczy do parku chodził, zobacz, identyko jest jak Brad, identyko jest, potem duży będzie, teraz mały jest, taki mały. Ale już powolutku musiałem się zwijać, zaczęło się robić jasno, no i tylko na koniec chłopaki mi rzucili: "Ej, Wałku, jak coś to wpadaj do nas tutaj, się ugościmy, prawda? Tylko czemu ty jesteś bezdomny?" No, głupio się przyznać w zasadzie, wiecie, bo telefon mi się rozładował i... No to tak samo jak Juras, zobacz, no. 12% on z domu wychodzi, no. Samobójca pierdolony, zobacz. Tak sobie siedzimy. Wiecie, jak wróciłem stamtąd jakiś tydzień później, poszedłem do monopolowego u mnie na osiedlu i okazało się, że za mną w kolejce stoi on. Asfaltix. Przysięgam, wiecie, spotkałem go po raz drugi, wy nie przepuszczę tej okazji, muszę niego zaczekać, zapytać się, dlaczego stał dzień w dzień o 5:30 przez cały dzień po prostu na tym skrzyżowaniu i gapił się w drugą stronę. Wyszedłem, rzuciłem się na niego, przepraszam, to ty stałeś przez cały dzień i gapiłeś się w drugą stronę, ubrany jak pierdolony druid Asfaltix przez cały dzień. Mówi, no ja, no Włodzimierz jestem, cię przedstawił mi się, ja mówię, dlaczego tam stałeś? I postarałem się odpowiedzieć jeden do jednego, powiedział, wiesz, bo... Podczas tego codziennego takiej pogoni za szczęście i poświęcenia, tym szczęście tak naprawdę nie wiadomo, czym jest. Ja chciałem ludziom pokazać, że jeżeli chcesz, możesz po prostu stać. Wszystkie styki mi się przegrzały. Mówię, ja ile ja czasu marnowałem na robotę. Kurwa, przecież ja mogłem po prostu stać. Wiecie, zacząłem myśleć takie mi się głębokie na początku i tak mówię, stary, dlaczego już tam nie stoisz, no nie? Mówi, a, bo pizgało i nie zaczepiali, więc... Czyli chyba jednak nie można. I wiecie, ja lubię wracać myślami do tych historii. Mam wrażenie, że chłopaki coś mi powiedzieli, co mnie czegoś nauczyło. I oni mogli być takim moim trenerem życia, nie wiem. Słyszeliście o takim zawodzie jak trener życia? Life coach? Koleś, który za hajs mówi wam, jak napierdalać sukces, wyrwany z telezakupów Mango Gdynia po prostu? Że wasze wymarzone garnki żaroodporne leżą przed wami przez całe życie, tylko trzeba schylić leniwą dupę, wyjść ze strefy komfortu. To jest taki wszystko szczęśliwe, czym się otoczyliście, żeby wyjść. I kiedyś nie wiedziałem, że ziomek mojego kumpla jest coachem i mówiłem mojemu kumplowi, jak bardzo nienawidzę tańczyć. Jak on mnie usłyszał, powiedział, Rafał, jeżeli nie lubisz tańczyć, to powinieneś zacząć tańczyć, Rafał. Dobre rzeczy zaczną ci się przytrafiać, poznasz nowych ludzi, zmienisz środowisko. I teraz ja dla was na chwilę wyjdę ze swojej strefy komfortu, żebyście mniej więcej wiedzieli, z czym mamy do czynienia. I uwaga, teraz odpalam od razu 110%. Uwaga. Hop. Nie uwierzycie? Nic nigdy dobrego przez to mi się nie przytrafiło. Naprawdę. Ani razu, my stary, nie po to strefa komfortu nazywa się strefa komfortu, przecież sama nazwa mówi, że z niej wypierdolistycznie, ja mam z niej wychodzić. Jedna osoba, która musi z niej wyjść, to ty, trenerze, naprawdę, musisz bardzo szybko spierdalać, bo właśnie przestało być komfortowo. I wiecie, ja mogłem mieć trenera życia, tylko on musiałby być troszeczkę bardziej dojechany przez życie, żebym ja mógł się uczyć na jego błędach. Wiecie, on musiałby co najmniej nie mieć jednej nogi i to sam ją sobie upiłował, bo był zbyt zmęczony uciekaniem przed problemami. Postanowił wreszcie się z nimi zmierzyć, tylko gdzieś zrobił to przy wódzie w dusznym barze, wiecie, i upiłował sobie nogę, nie miał jak chodzić, to był bardzo duży błąd, a pod ręką tylko kij bilardowy. Więc zapał kij bilardowy, złamał go na drugim kolanie, włożył sobie w nogę i teraz chodzi na kiju bilardowym. To jest bardzo duży błąd, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo co kilka kroków trzeba smarować kredą, żeby się nie wypierdolić, nie? To jest bardzo zły wybór, najgorszy w zasadzie. On same błędy popełnił. Dwa palce tylko ma i ręka taka trochę lekko wygięta, ale nie przez to, że był chory czy coś, tylko kiedyś nie chciał zmoknąć i piorun z niego pierdolną. Wiecie, na ciele najgorsze tatuaże, to po prostu jakiś motyl w geometrii. Tutaj skorpion we wzorach, że trochę twardziel, trochę matematyk. Nie mógł się zdecydować, nie? Więc od razu dwa. Wiecie, głos przepity od wody, ale jeszcze się sepleni, bo kiedyś był zbyt niecierpliwy i porwał się na zbyt gorące cappuccino.
i przyparzyło mu język. No, no i do tego jeszcze jest niewidomy. No, no bo czemu nie, prawda? Jak już jest pod górkę. A teraz chciałem dla was zrobić specjalnie tego trenera, jak sobie wyobrażam, że prowadzi mnie przez cały dzień. I wystarczy, że otworzę oczy, on już po prostu stoi u mnie nad łóżkiem, tylko znoża się obudzi. Rafałku! Budzik dzwoni, nawet się nie waż dotknąć rzemki, bo kosa w plecy zakopie w ogródku, dziękuję, dobra. No, lecisz do kuchni na śniadanko, mamy zdrowe i pożywne, to jest najważniejszy posiłek dnia. Rafał, krój pomidora, kroisz pomidorka, Rafał, krój pomidorka, dobrze kroisz, Rafał, ostrożnie krój, Rafałku! Raz ci się ręka omsknie, dwa palce w plec. Dziękuję, dobranoc. Już uważasz, dobra, lecimy do pracy. Biegnij 512, zdążysz, Rafał, zdążysz, biegnij, siadać, siedź, Rafał, siedź, Rafał, nie ustępuj, nie chuja. Zero wyrzut w sumienia, Rafał. Jak kiedyś raz miałem wyrzuty sumienia, Rafał. Sąsiad mnie wkurwił, dwie kosy w żebra zakopałem w ogródku, dziękuję, dobranoc. Dwa dni nic, Rafał. Poszedłem cię wyspowiadać. Na drugi dzień puk, kto tam? Policja. Sam się wsypałem, ziomeczku. Jesteśmy prawdy, pokaż jak pracujesz, Rafał. Dobrze pracujesz, tak jak teraz, Rafał. Dobra praca, dobrze pracujesz. Jedziesz tak, Teraz to już za dobrze pracujesz. Musisz troszkę chujowiej pracować. Rafał. Jak dobrze pracujesz, to masz więcej pracy, chuj. To jest bez sensu. Dobra, przerwa na siku, lecisz siku, dobre siku, tak jak teraz, dobre siku, gruby, pewny strumień, dobrze świadczy, tak jak teraz, dobre, strząchnij, nie tak strząchnij, nie tak strząchnij, gdzieś strząchnij, nie tak, dobra. Teraz to się nie bawisz, Rafałku, wiesz, to już jest trochę dziwne. Dobra, na dół chodź. Przerwa na szluga, wdech, wydech, dobrze. Chuj mi obchodzi, że nie palisz, Rafał. Musisz zacząć, to jest twój czas, ziomeczku, rozumiem. Dobra, to kobieta ci się podoba, tak, koleżanka, dobrze. Rafał, jak ci się podoba kobieta, podchodzisz do niej i śpiewasz jej kawałek, ale nie jakieś gówno czy coś. Enrique Iglesias w utworze Hero. Aranżacja moja, tekst zresztą troszkę też. I can be your hero, baby. I can fuck you all night long, oh yes. I can stand by you on one leg. You can take my coco away. Poszła, tak? Poszła. No gdyby nie poszła, to by była twoja, Rafał. Dobra. Czyli on przez cały dzień już jest na mnie wkurwiony, bo ja robię wszystko źle, po prostu już nie wytrzymuję w pewnym momencie, tak siada i mówi... Rafał, ty jesteś do niczego, wiesz, Rafał. Gdybyś ty mnie widział, Rafał, kiedyś, jaki miałem wszystkie palce, człowieku. Rafał, jakieś mam dwie nogi, rozumiesz? Rafał, kiedyś nago biegałem z mustangami w deszczu, rozumiesz? Ja byłem tak szczęśliwym człowiekiem, Rafał, kiedyś. A potem... Telefon się rozładował i... Jebane 12%. Słuchajcie, to tyle ode mnie. Wielkie dzięki. Ładujcie telefony. Strzała. Nazywam się Rafał Banas. Wielkie dzięki, że wpadliście. Miłego wieczoru.